Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie powakacyjnej naszej kawiarni literackiej w Domu Kultury Modraczek. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie dzisiaj z nami pana Jana Szopińskiego, posła na Sejm. Niezmiernie miło mi powitać pana Mirosława Kozłowicza, zastępcę prezydenta miasta Wrocławia. Witam również bardzo serdecznie pana Radosława Chmara z Biura Kultury Wrocławskiego, który jest bardzo przychylny naszej kawiarni literackiej, prawda Basiu? Tak, bardzo dziękujemy. Witam również panią Gabrielę Kowalską, przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani. Właśnie dobiega tutaj do nas. Witam również serdecznie pana Rafała Jarocha, pełnomocnika zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani, gospodarza kawiarni literackiej. Szanowni Państwo, dzisiaj w kawiarni literackiej gościmy bydgoszczanina, poetę, satyryka, mistrza trafnej puenty. Szanowni Państwo, panie i panowie, powitajmy bardzo serdecznie Zdzisław Prus. Miło mi również powitać szefową kawiarni literackiej, panią Barbarę Jędrzejewską. Ale zanim pani Basia poprowadzi nas po ścieżkach poezji naszego dzisiejszego gościa i doprowadzi nas do tego wspólnego mianownika, poproszę pana prezydenta. Witam serdecznie. Muszę powiedzieć, że w tej sali byłem ostatni raz, niestety, wstyd się trochę do tego przyznać, 30 lat temu, szanowni państwo. 47. Tutaj były takie znane w całej Bydgoszczy dyskoteki organizowane, także chyba raz tylko byłem, ale rzeczywiście byłem. Szanowni Państwo, przygotowując się do dzisiejszej uroczystości, tak możemy nazwać chyba po 60-lecie pracy twórczej pana Zdzisława, zastanawiałem się, co powiedzieć, czym być może zaskoczyć, bo przecież wszyscy wiedzą o twórczości literackiej, satyrycznej i każdej w innych obszarach kultury dzisiejszego jubilata. I co zrobić, zastanawiałem się i postanowiłem zadzwonić do kolegi naszego wspólnego, mam nadzieję, do Marka Jeleniewskiego. I mówię: Marek, powiedz mi coś, co tam, czym bym mógł zabłysnąć na tym spotkaniu? Marek mówi: daj mi chwilę, zaraz do ciebie odzwonię, muszę to przemyśleć. No i minęło może 15 minut, zadzwonił do mnie Marek Jeleniewski i mówi: słuchaj, podczas promocji książki Jerzego Sulimy Kamińskiego był również pan Zdzisław Prus. To było w Księgarni Współczesnej, w kawiarni literackiej. A przy mnie usiadła redaktorka, młoda redaktorka. Nie pamiętam teraz, czy ona była z radia, czy z telewizji. No i zapytała się, kto to jest ten pan, który siedzi koło Sulimy Kamińskiego. No, na to odpowiedział Marek, znany też satyryk: no to jest Prus. Jak to Prus? No ten, od Lajki, Katarynki, Faraona. Tak. No to on jest bardziej znany niż Sulima Kamiński, bo o Prusie to się uczyłam w szkole, o tym nie jeszcze. Także taka, nie wiem, chyba prawdziwa to jest anegdota. Szanowny panie Zdzisławie, w imieniu prezydenta Bydgoszczy, pana Rafała Dudzkiego, w imieniu mieszkańców Bydgoszczy, chciałbym panu serdecznie pogratulować tego pięknego jubileuszu i życzyć kolejnych pięknych cyferek i jubileuszy, przekazać list od pana prezydenta. Dziękuję. Jest tam też pewna nagroda, tutaj rozmawialiśmy, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Jest kilka złotych, powiem szczerze. Czemu nie mówić? Trzeba mówić, tym bardziej, że dzisiaj nie jest lekko, na pewno się przydadzą. Dziękuję. Szanowny panie Zdzisławie, wszystkiego dobrego na dalszej drodze życia zawodowego.
i w ogóle wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze poproszę panią przewodniczącą Rady Nadzorczej i pana pełnomocnika, pana Rafała Jarocha. Szanowny jubilaci, w imieniu Rady Nadzorczej, w imieniu całej spółdzielni mieszkaniowej budowlanej, która zresztą jest gospodarzem tej imprezy, życzę panu przede wszystkim ogromnych sukcesów oczywiście w pracy zawodowej, ale również w życiu osobistym i dużo, dużo zdrówka. Dziękuję bardzo. Oczywiście przywitała nas wszystkich dyrektor Modraczka, pani Agnieszka Huzalska. Bardzo proszę. Proszę państwa, 15 rok już działa nasza kawiarnia literacka. Dzięki spółdzielni mieszkaniowej budowlani, dzięki pani dyrektor. Tylko pandemia paskudna mogła nam parę spotkań, no gdzieś tam odmówić, natomiast żadne inne powody, wszystkie nasze spotkania się odbyły. Dzisiaj 145. spotkanie w 15 roku naszej działalności. I po tych nagrodach, które otrzymałeś, po tych pięknych bukietach, powiedz, no, jak ty się czujesz? To już powiedziałem, że jestem spieszony. I na uspokojenie sobie chlapcę. Tak jest, czyli zdrowie pijemy z dziś, sława Prusa. Bardzo mi się to podoba. Proszę państwa, wszyscy mówią, że wszyscy znają Zdzicha, bo tak mówią przyjaciele znajomi jego, ale myślę, że warto przypomnieć, za co ta wspaniała nagroda od prezydenta, a więc poeci bydgoscy przypomną zasługi naszego Zdzicha. Prosimy pierwszą, Lucyna Siemińska, poetka bydgoska, przeczyta fragment biogramu. Bardzo prosimy, a potem Jarek Jackiewicz. Zdzisław Prus, urodzony w Wiśniewie. Od 1954 roku mieszka w Bydgoszczy. Poeta, satyryk, publicysta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1960-1965 studiował filologię polską na UMK w Toruniu. Od 1965 roku pracuje jako dziennikarz. Najpierw bydgoskiej rozgłośni Polskiego Radia, redakcja literacka, a od 1991 roku przez lat kilka w Dzienniku Wieczornym i Gazecie Pomorskiej. Poczynając od czasów studenckich, prowadzi ożywioną działalność estradową jako twórca kabaretów literackich. Lutynek, Eksces Wieczorny, Owady, Piąte Koło. Autor tekstów, wykonawca, kontenansjer. Współpracuje z Estradą Bydgoską i Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym. W roku 1978 Teatr Polski w Bydgoszczy wystawił pełnospektaklowe widowisko kabaretowe według jego tekstów w reżyserii A. Waldena i J. Bleszyńskiego pod tytułem Wszystko do desy. Od 1996 roku jest autorem Szopek Bydgoskich, prezentowanych w Radzie Kawiarni Artystycznej Węgliszek i w telewizyjnym studio TVB. Wiersze i drobne formy satyryczne publikuje od roku 1964 w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także na antenie radiowej i telewizyjnej. Jego wiersze zamieszczono w licznych antologiach i almanachach, między innymi laureaci konkursów poetyckich Iskry, Warszawa 1970, debiuty poetyckie Warszawa 1974 i Dylla Polska, Biblioteka Narodowa Ossolineum 1995. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zdobył szereg nagród i wyróżnień literackich, między innymi pierwsza nagroda na Toruńskim Maju Poetyckim 1966,
Pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie na słuchowisko Chopin na Karaibach 1989. Nagroda artystyczna Metafory imienia Klemensa Janickiego 1990. Kulturalna nagroda roku Talent 2000. Nagroda Allianz Kultura 2002. Zadebiutował tomikiem Uroczystość rodzinna 1973. Kolejne to Najlepiej koniowi, kiedy nogę złamie 1974. Ze słuchu 1982. Siedlanki inne krologii 1983. Adresat nieznany 1993. Oddział Wysypisko 1996. Pogrzeb starej marynarki, wybór wierszy 1999. Wszystko składa się z 2004. Szukanie indyków 2008. Z ręką na sercu 2006. Z ręką na sercu 2007. Szczygieł z New Jersey 2008. Wybór wierszy. Tylko tyle. 2008. Przedostatnia sylaba 2010. I rozkład jazdy 2012. Oraz rozmowy z psem 2015. I optymizm specjalnej troski. Wybór wierszy 2012. Wydał także zbiory utworów satyrycznych, skeczy i humoresek. Wyspy Ola Boga 1989 i Żarty na stronę 1998. Tomy wspomnieniowe z albumu Komedianta 1993. Aby cadło co w brdę wpadło 1995. Głowy i główki 2001. Album Szopki 2006. Bydgoszczanie czarno na białym 2011 z fotografiami Z. Krakowiaka. Wybór piosenek kabaretowych Zboczeniec i inni 2013. Zbiór limeryków od Kaliguli po Asnyka 2014. Z inicjatywy Zdzisława Frusa, pod jego redakcją i współautorstwie powstały obszerne tomy poświęcone kulturze bydgoskiej. Bydgoski leksykon teatralny 2000 rok razem z Ewą Adamus-Szymborską i Zofią Pietrzak. Bydgoski leksykon operowy 2002 z Alicją Weber. Bydgoski leksykon muzyczny 2004 z Alicją Weber i Rejmundem Kuczmą. Bydgoski leksykon literacki 2013 z Hanną Borowską i Stefanem Pastuszewskim oraz Bydgoski leksykon plastyczny 2015 z Elżbietą Kantorek. Dziękuję. To tak, 60 lat pracy literackiej, setki spotkań, wiele wyróżnień i nagród, ponad 20 książek autorskich, audycje radiowe, kabarety i szopki w jednej, dał mi popalić też, mnóstwo artykułów, świetnych felietonów, wielkie leksykony kultury, stypendia prezydenta, 80 lat życia i tylko jeden wspólny mianownik. Ale za to jaki? Przejdziemy do poezji, ale najpierw poprosiłam Ciebie o zgodę, tak, bo chciałam bardzo przeczytać jeden Twój wiersz. To mi się pierwszy raz w życiu zdarzyło, że prowadzący mnie wytrącił z takiego ładnego numeru. Zobacz, jak to w życiu zawsze musi być coś pierwszy raz. Jesteś niebezpieczna. To się okaże. Proszę Państwa, wiersz wybrany nieprzypadkowo. Wierszy jest w tym tomie tyle znakomitych, że byłoby mi bardzo trudno, ale pewna sprawa ułatwiła mi wybranie wiersza. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja kocham drzewa, a którzy nie wiedzą, to powiem, że... Ale to powiem po przeczytaniu wiersza. Ja to tak lubię wiersz na stojąco przeczytać, żeby oddać szacunek autorowi. Tytuł wiersza: Tak mieć, panie, w domu drzewo. Tak mieć, panie, w domu drzewo, żeby rosło i żeby ptakowie byli i żeby śpiewali, to by w domu było inaczej i jesienią i wiosną, a latem w cieniu i słońce można by pochwalić. A jak kto by chciał, to by się i wdrapał, na gałęzi wysokiej siedział aż do zmroku, patrzył z góry na bufet, na fotel, na dywan. Jak ptak byś pan gwizdał na wszystko, co wokół, a w końcu by to drzewo i sufit wniosło i mógłbyś się pan rozrośnąć, rozwinąć, oddalić. Tak mi
mieć, panie, w domu drzewo, żeby rosło. I tak nie mieć zimy, by drzewa nie spalić. Nie wiem, czemu pan się tak uśmiecha. Ten wiersz powstał bardzo dawno temu. A że prawda, są jakieś skojarzenia, no to tylko dzięki geniuszowi naszego autora, prawda? Tak, tak to jest ten wiersz, prawda, że dzięki? Jest. Proszę państwa, dlaczego drzewo? A wiesz co? A państwo wiedzą, ja mam w domu drzewo. Dostałam w konkursie eko, wygrałam drzewo. Jabłoń. Wprawdzie nie jest ona w domu, ale na balkonie. Ale jest to drzewo balkonowe i obiecali mi, że będzie owocowało. W tym roku jeszcze nie owocuje, ale pięknie rośnie. Także może się twoje marzenie też spełni. Wspólny mianownik, przepięknie wydany tom przez Galerię Autorską. Proszę państwa, ma dwie części. Są to wiersze wczesne i późne, tak, czyli ostatnie. Tak, czyli na początku wiersze wczesne. Posłuchaj. Tak, bo ja już dam wstęp do tego tomiku. Mianowicie ja już zawiesiłem pióro przysłowiowe na przysłowiowym kołku. Już czułem się wyczerpany i czuję się. Co chciałem napisać, tak mi się wydaje, już napisałem. Co miałem przeczytać, przeczytałem. Zostały mi spacery i krzyżówki. Ale gdy popatrzyłem w szufladę, gdzie były te jeszcze wiersze młodzieńcze i te ostatnie wiersze, jeszcze mnie to nie przekonało. Żona Litka mnie bardzo namawiała. Na ogół jej słucham od razu, ale tu zwlekałem z usłuchaniem. Dopiero jak Jacek Soliński zadzwonił, a to jest postać wysoce uduchowiona, a jako że życie duchowe mam dosyć skąpe, a uduchowieni na mnie działają, więc on mnie przekonał, żebym jednak się przełamał i wydał te wiersze wczesne i wiersze późne. Teraz pozwolę sobie przeczytać kilka wierszy tych wczesnych. A wspólny mianownik jest dlatego, że między wierszami wczesnymi a późnymi jest ta sama klawiatura, ten sam obszar wrażliwości. To źle świadczy o autorze, że się nie rozwinął, ale od początku hołdowałem pewnemu stylowi. A to nazywam określona klawiatura. Wiersze wczesne. Bramkarz. Strzelano do mnie z wiatrem i pod wiatr. Atakowano skrzydłami i nierzadko łokciem. Rzucałem się z sercem pod nogi i w kurz, bo było... Co było można, zbierałem na piersi i piąstkowałem, kiedy było trzeba. Jaka szkoda, że sędzia przerwał mój życiowy mecz. Cóż, ten strzał był tak silny, że pękł słupek rtęci. Człowiek to brzmi dumnie. Bicie dzwonów i bicie w pysk. Sławy smak i smak musztardy. Błysk nadziei i noża błysk, gorączka serca i nerek stan zapalny. Na niebie gwiazda, a na niebie, a podmiotłą myśl. I ty z tym wszystkim oko w oko bezsilny, jak jesienny liść, bezbronny, jak spiżowy posąg. Dobre sprawowania. Stoję w pozycji na baczność. Przed plutonem kodeksu rozstrzelanym trupiem. Siedzę w pozycji na baczność, w salwach oklasków rączka rączkę bije i nawet kora mózgowa pokory pełna, a cicho w niej jakby rybą zasiał. Przypływy zdrożnej ochoty rozbijają się o skalę możliwości bezbrzeżnie ograniczonych. Siedzę prosto, nie garbię się, nie schylam po łopatę, niech inni doki kopią, ja i tak nie wpadnę. Siedzę grzecznie, nie uderzam w stół, niech inni nożyc słuchają. Ja i tak słucham, wyłącznie słucham. A to, że klęczę na grochu i w tym kącie ciemnym, to niczym nie świadczy i żadna to kara, bo ten groch to jakże swojski groch z kapustą, a ten kąt
to jakże kształcący kącik zainteresowań. Erotyk w rannym słońcu. Na pastwisko choćby z rana, pożujemy sobie luba. Ja skubany, ty skubana, ja łaciaty, a ty ruda. Piszczy w trawie nasze szczęście, galopuje świtu źrebie. Ty coś brzęczysz, ja coś trzeszczę i jest dobrze nam jak w niebie. Zgły się ścielą pościel mokra, trochę z pola, trochę z rosy. Zabeczała owca głodna twoim przydławionym głosem. Potem krótko zapiał budzik, zakaszlała woda w rurach i wracamy znów do ludzi. Ja łaciaty, a ty ruda. To taki wiersz refrenowy. Zawsze żyłem przez wszystkie lata w otoczeniu muzyków. Moja mama grała na pianinie i zawsze pewna rytmika mnie pociągała. I zawsze każdy wiersz sprawdzałem rytmicznie, głośno go czytając. Gdy twoją matkę wzięli na tortury, świt krwawił obficie, tu i owdzie przypalano mleko, zawył pierwszy tramwaj ugodzony prądem. Gdy twoją matkę wzięli na tortury, twój przestraszony ojciec zwijał się przy barze, dzwoniły kieliszki na trwogę, telefon milczał na strach. Gdy twoją matkę wzięli na tortury, najpierw zsiniał sufit, pobladła podłoga, potem trysnęło krzykiem za zbielałą ścianą. Oprawca pod maską skrzywił twarz uśmiechu i tak twoja matka wydała cię na świat. Teraz, proszę państwa, Jaś się doczekał. Naprzeciwko mojej piwnicznej izby Japończycy postawili hotel. Jego wielogwiazdkowy blask odmienił moje szare życie. Limuzyny, kurtyzany, elegancja Francja, plenipotencja. To wszystko w zasięgu mojej ręki. Całymi dniami leżę w oknie z moim wiernym szczurem i ślina kapie nam na poduszkę. Pikuś, czyli szczur, jest głupi, niewiele wie. Natomiast ja, istota myśląca, rozkoszuje się tym luksusowym życiem i grzeszę, ile wlezie. Oczywiście grzeszę myślą, bo na uczynek nie mam finansowego pokrycia. Ale jest naprawdę lepiej niż było. Córka nie chodzi już na wagary, ale na angielski. Młodszy syn umył kilka samochodów i kupi sobie buty na zimę. Żona, która jest bystra, poznała się z jednym portierem i ten daje jej nadzieję na pół etat w kiblu. Takie wielogwiazdkowe hotele to jest dobra rzecz, bo gdy w piwnicznej izbie mrok zapadnie szary, hotelowe neony rozświetlają moje dotąd bezbarwne sny. Język polski. Jakbyś nie nazwał, burza będzie burzą, pies psem, budyń budyniem. W każdym języku sójka za morze się wybiera, bez względu czy przez RZ, czy Z z kropką. W każdym języku na pochyłe drzewo kozy skaczą z niewypowiedzianą radością i konsekwencją niewymowną. W każdym języku ludzie człowieka na języki biorą, a dzieci uparte w mlecznych zębach skostniałe gramatyki łamią. A to, że my tylko mamy pod językiem chrząszcza, co brzmi w Trzcinie i Mickiewicza i kaszubską gwarę, pozwala nam lepiej smakować urok angielskich piosenek i komisową elegancję francuskiej wymowy. Tak pomyślałem, widząc chłopaka, co szedł z tranzystorem, serce miał do big bitu, a język do lodu. Koncert życzeń. Tutaj dziadek nie ma ludzi, ale jest najukochańszy. Żony zawsze są jedyne, mąż w małżonka się przemienia i teściowa się dołącza, wnuczek babci pięknie śpiewa, każdy tu w każdego chlebem i miłością i połąckim.
Ktoś z Mogilna ciągle myśli, panna Krysia wciąż pamięta. Tutaj kruk w kruka biały, róża w róże słońcu. Każdy dom jest domem weselnym, co drugi człowiek człowiekowi bratem. I nawet emeryci mają uśmiech szeroki, jak przedwojenna nogawka. Piękny jest ten świat z radiowego koncertu życzeń. Tak by się chciało go zobaczyć, ale cóż, radio to nie telewizja. List. Tutaj napadało dzisiaj i napada jutro. Waldek świnia ryje na dwóch etatach, a żonę rzucił. Skarpetki ciepłe, dziękuję, śniłaś mi się wczoraj. Temu z naprzeciwka powiedziałem w oczy, że albo tak, albo siak. Ja was rację zdębiał. Dziewczyny żadne nie obchodzą mnie tutaj. Co najwyżej łabędzia oglądam w parku nad wieczorem. Skarpetki ciepłe, dziękuję, śniłaś mi się wczoraj. Z obiadami jest jako tako, sąsiadami o tyle, o ile. Tramwaj przejechał staruszkę, winne było słońce. Pisz adres wyraźnie, bo tu mnie nie znają, nie palę już nacz co, całuję i ściskam. PS. Skarpetki ciepłe, dziękuję, śniłaś mi się wczoraj. A tego futra nie kupuj, zima będzie lekka, czytałem w gazecie. I jeszcze... Oto taki mi bliski wiersz już coraz bardziej. Może jeszcze nie przyszedł na świat, może go dopiero do żłobka zawożą, a może przed mapą stoi w czwartej podstawowej, albo co gorsza do matury kuje, może oblewa egzaminy zdane, może już pracę dostał, rodzinę założył. Ciekawe gdzie jest i co teraz robi. Ten jeszcze nieznany, a wciąż coraz bliższy, pan doktor medycyny, który w przedpokoju zapyta się żony, czy mąż jest wierzący. Najlepiej głuchemu dać fortepian, niech pedałuje. Hipisowi akordeon, niech pęka ze śmiechu. Utrudzonemu bęben, niech sobie usiądzie. Staruszkowi saksofon, niech zdębieje. Bezrękiemu skrzypce, niech się zamyśli. I byłby to najlepszy sposób na uzyskanie świętego spokoju, ale nic z tego, pozostaną łysi. Oni będą grać na grzebieniach. Ostatni przypadek. Kto co żaba, kogo czego żaby, komu czemu żaby, kogo co żabę, z kim z czym z żabą, o kim o czym o żabie, o bociadę. I tu bliski mi wiersz, bo ten napój był mi przez wiele, wiele lat bliski, bardzo mile spotykam. Przy żadnym innym napoju nie spotkałem już tylu ciekawych ludzi. Pochwała jasnego piwa. Kiedy już wiem, że wstęga szos się bije, że kołowrotek czasu wszędzie nić żywota, że on ustami zawisł na jej wargach, że księżyc srebrną nicią w czerni nocy się wplątał. Kiedy mi powiedziano, że człowiek brzmi dumnie, a na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, że do wesela na pewno się zagoi, że tak źle nie jest, by mogło być gorzej. To co więcej zostało, jak skoczyć na piwo, które ma to do siebie, że pełne i jasne. To co we mnie było, w piwie się spieniło, a cały świat zostawiłem w szatni razem z płaszczem. Zew krwi, ostatni z tych wczesnych wierszy. Gdy marzy ci się harakiri, by twój brzuch nadęty powściągnąć skośnookim ściegiem, gdy śni ci się szabla i coś rży w tobie, by popędzić wroga na krańce odwagi, gdy krew tobie zagra i zaswędzi ręka w duszy zaskowyczy, biały kieł z Londona, gdy nie masz innego wyjścia i musisz coś zrobić, wtedy sięgasz po nóż i strugasz wariata. A powiedz nam, Zdzisiu, Zdzichu wolisz, tak? Powiesz nam, Zdzisiu. No, miałem różne, do mnie mówiono, mój kolega Paweł Janicki, świętej pamięci w radio,
jak był do mnie dobrze ukochany, to mówił do mnie z dziesiątko Jezus. A jak mu popadłem, to mówił na mnie z dzirek. Także wszystko się zgadzało. A więc, Zdziku, powiedz, czy pamiętasz może, bo widzę, że dużo pamiętasz, wspominasz, czy pamiętasz może swój pierwszy wiersz? Tak, to pamiętam, już tu chyba kiedyś mówiłem. To było w Jabłkowie. W Jabłkowie, gdzie spędzałem dzieciństwo, miałem gdzieś 6 lat i mój kolega ze wsi, Siódmiak, bo tam co drugi mieszkaniec nazywał się Siódmiak, mówi do mnie: Rysiu, bo ja w domu byłem Rysiu. Rysiu, ty wiesz, list się pokazuje tam na polanie koło lasu, tam wiesz, koło stawku. A ja mówię, kiedy się pokazuje? No tak w południe, bo ani on nie miał zegarka, ani ja. W południe. To ja mówię, to ja pójdę w południe i tego lisa zobaczę. Na żywo nie było telewizji, ja widziałem na żywo tylko krowy, owce i konie, a lisa nie. I tak 3 dni chodziłem, cholera jasna, ja w pełnym słońcu, lis mi się nie pojawił. I wtedy to jest właśnie to pisanie, to jest tęsknota, to jest za tym, co mi się nie udało, to ja to napiszę. Do końca życia człowiek skamleskowicze w wierszach lirycznych, marząc o czymś. I wtedy napisałem wierszy Lisia Rodzina. W zacisznym Boże pod starym dębem mieszkała lisia rodzina. Tato lis, lisica i lisiąc dwoje, od tak się bajka zaczyna. We dnie pan lis spacerował, podziwiał piękno przyrody, a w nocy on polował i liczne czynił szkody. Gdy noc zapadła nad lasem, cała rodzina już spała. Lis zaskomlał czasem, lisica przez sen warczała. I miałem o tych lisach całą opowieść, a Siódmiak tylko jednego lisa nie ma. Czyli pamiętasz nie tylko tytuł, ale cały wiersz, to chwała ci za to. Teraz już wszystko czytam, żadnych wierszy nie pamiętam, z pamięcią moją jest krucho. Patrzę na aktora, którego przecież tyle lat oglądam, znam. I za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, muszę lecieć alfabetem i dopiero pamiętać. No i dobrze, jest na to też jakiś sposób, prawda? A powiedz nam, Zdzisiu, czy jest jakiś temat, na który ty byś wiersza nie napisał? No to jest przyroda. Nie stać mnie na to, żeby być piewcą przyrody. Ja po prostu uważam, że ona jest tak piękna, że nie mnie pióro maczać, żeby ją jeszcze poprawiać, broń Boże, czy nawet opisywać. Nie, o tym bym... Tylko to jest, bo reszta to jest samo życie. Ja nasiąkam ludźmi, moje wiersze są pisane w dużym stopniu przez ludzi. Często tych przy piwie poznanych, bo wtedy ludzie się otwierają. Jak byłem na odwyku, bo za dużo wymagałem od siebie, żeby się otwierać, więc wylądowałem na odwyku 27 lat temu i kuracja się powiodła. No to wtedy zawsze chodziłem do palarni, tam gdzie ludzie właśnie palą, piją, tam są ciekawe tematy. Dlatego nie żałuję tych moich lat, kiedy piłem. No bo wykorzystałeś się do swojej twórczości, no, oczywiście, i możemy dzisiaj po prostu na to patrzeć z przymrużeniem oka, możemy się trochę pośmiać, a możemy też wysunąć pewne refleksje. Wiele ludzi poznałem, naciągałem właśnie muzykami, aktorami, co mi pozwoliło później z nimi współpracować. No tak, to co? Jesteś u nas po raz trzeci jako jedyny gość Kawiarni Literackiej. I pamiętam, jak opowiadałeś, że kiedy piszesz wiersz, zobaczymy, czy pani małżonka potwierdzi, to się zamykasz w pokoju, tak? Nikt nie ma prawa wchodzić, bo Zdzichu teraz pisze wiersz. Czy tak jest nadal? Tak, bo ja nie piszę w natchnieniu, nie budzę się po nocy, nie chwytam za... Postanawiasz. Ja sobie planuję. Przed tomikiem to sobie w każdym dniu szkicuję tematy, później do każdego tematu robię pierwszą linijkę i rodzaj puenty, a środek później to jest takie krawiectwo, to jest pewne rzemiosło. I wtedy robiłem sobie taką normę, jeden wiersz dziennie, tak systemowo. I w ciągu tygodnia miałem 7 wierszy. Niekiedy na drugi dzień z tego pierwszego wiersza poprawiałem. Z tym, że nie jestem zwolennikiem tego, żeby nie poprawiać wiersza bez końca, to nie jest dobre.
jednak jestem pierwszy. To się tworzy potem zupełnie w innym. Tak, i na ogół gorszy, tak samo jak aktorzy do mikrofonu mi czytali wiersze do audycji literackiej i byli tacy, którzy chcieli 7 wersji. A ja mówię, nie, pierwsza dobrze, ale druga już tak, bo później co zaczęli kombinować, to już było nieprawdziwe. Jest granica poprawiania błędów. Będziecie Państwo też mogli popatrzeć sobie w tym wydaniu, to jak, rękopisy, tak, rękopisy, jak były poprawiane, skreślane, tak. Jak powstaje wiersz, no bo nie zawsze powstaje od razu, prawda? No nie, ale jak się ma już dobry układ. Pierwsze zdanie jest najważniejsze, bo to jest tonacja. Pierwsze zdanie otwiera, tak samo w liście, jak piszemy. Pierwsze zdanie jest istotne, później już idą naturalne inne. Tak, to czytałam też, jak Anna Kamińska napisała taki właśnie felieton, napisała, że pierwsze zdanie w prozie też jest najważniejsze. Tak. Od tego zaczyna ciekawość tej narracji i tak dalej. Czyli możemy powiedzieć sobie, że wiersza nie piszesz jednego bardzo długo, całe życie. Nie. A czy są takie wiersze, które masz gdzieś schowane, których nie opublikowałeś? To jest dużo, bo one nie spełniają moim zdaniem progu drukowalności. Są takie. A to z tego powodu? Tak, z tego powodu. Nie. To nie jest to taka pamiątka, jak nie wyrzuciłem sam. Ale zatrzymałeś się, są. Tak. Słuchaj, czy mogę zadać Ci takie bardziej osobiste pytanie w tym momencie przy poezji? Chciałabym Cię zapytać, Zdzichu, czy miałeś jakąś swoją muzę? Powiedz, jak pisałeś, bo wiadomo, chodzisz, podglądasz, podsłuchujesz, oglądasz, bywasz i no, miałem, jest materiałem. Wszystko jest poezja, jak mawiał Sakur. Muzę, no po prostu miałem kilka takich nieszczęśliwych miłości i wtedy powstawały erotyki. Tym bardziej, że to były miłości niespełnione, odrzucone. Na studiach czy tam w szkole, jako esperantysta jeszcze. Także, że to były osoby, teraz spotkałem po 50 latach jedną z takich pań po 60 z obozu esperanckiego Func. Także, że erotyki... I wrażenie jakie było po tylu latach? No, miała te same jasne markocze? Smutne. Po sobie widzimy upływ lat, ale jak się kogoś spotka po 60, po głosie się poznaje, bo głos się nie zmienia. No, trudno to inaczej. To co, jedziemy na później? Tak, to poprosimy. Druga część wspólnego mianownika, czyli wiersze później. Co takiego ma lampucera, czego nie ma lafirynda? Czym się różni rojwer od lontrusa? Co wspólnego ma azalisz z albowiem, a kurtyzana z kokotą? Czy w czasie suszy szosa jest tak zupełnie i bez reszty sucha? Skąd się biorą drogi donikąd i czy oliwa zawsze jest na wierzchu? Trudno dociec, ale dociekać można. Cóż, nie wszystko jest takie proste, jak po południowej krzyżówce, gdy mszę i gęsiarkę bezspornie łączy słowo pasterka. Ja szmata. Nasiąkam różnymi olejkami śmierdzącą breją, jak bacik kosmetyczki, jak ścierka sprzątaczki. Nasiąkam pięknem tak zwanego łona przyrody i brzydotą tak zwanej szarej codzienności. Wszystko we mnie wchodzi jak w masło, jak w błoto. Nasiąknięty, przesiąknięty, coraz trudniej znoszę samego siebie. A może by się tak dało mnie wyrząć, porządnie oczyścić i na słońcu powiesić, żeby wysechł, doszedł do siebie i mógł od nowa nasiąkać i wchłaniać. Jedna noga piłkarza jest więcej warta niż całe życie nauczyciela. Jedna noga piłkarza jest więcej warta niż całe życie nauczyciela na pełnym etacie i z nadgodzinami. Czy świat oszalał, czy zgłupieli ludzie?
Tak czy owak, jestem przybity. Nie, żeby zaraz do krzyża, ale jestem przybity. Na szczęście mój pies podszedł do mnie ze smyczą w pysku i wyciągnął mnie z tego przybicia na spacer dookoła bloku. Brawo. Kląskają, szczebiocą, ćwierkają, pochukują, gruchają i kraczą. A ja nie wiem, o co im chodzi i czego ode mnie chcą. Czy się do mnie wdzięczą, czy chcą, bym odleciał jak najszybciej z ich leśnej polany. Czuję się jak wtedy w Jabłkowie, gdy miałem 5 lat, a rodzice, by ukryć prawdę o gwiazdorze, rozmawiali przy mnie po niemiecku. Zawsze zazdroszczę ornitologom, że potrafią, kurczę, rozróżniać, kto tam o czym gada. Tu też taki wiersz dotyczący starości. Mięknę, nie obstaję przy swoim, daję się przekonać. Zamiast tak albo nie, mówię, a bo ja to wiem, trudno powiedzieć, można tak i tak, to zależy, jak na to spojrzeć. Mając kłopoty z pamięcią, puszczam w niepamięć, co się tylko da. Mięknę. Nie staję okoniem, kopii nie kruszę, nie zapieram się nogami, ale idę na rękę. Tylko patrzeć, jak zaczną o mnie mówić dusza człowiek. Dusza człowiek, cóż, jak już dusza, to już czas do raju. No to jest smutne. O, tu też takie typowe, każdy z nas na pewno też to przeżywa. Najtrudniejsze są spotkania po latach. Na czerwonym świetle przy przejściu dla pieszych. Gdy on taki serdeczny, a ty taki bezradny. A kiedyśmy się ostatni raz widzieli? On mówi kiedy, a ty nie pamiętasz? On mówi gdzie, a ty nie kojarzysz? On mówi z kim, a ty się pytasz, kto to taki? On, chyba żartujesz, a ty, patrz, już mam zielony, a ja się bardzo spieszę. To takie typowe. Jedyne najlepiej ja już to stosuję, a kiedy myśmy się ostatni raz widzieli? No bo to już daje pewien trop. O, niepoprawni, też szczera prawda. Dobre. Największymi grzesznikami są artyści. Chcą poprawiać Pana Boga. Burzą porządek rzeczy i świata. W czyste łono natury wtykają swoje nienasycone pędzle i rozpasane pióra. Szukają dziury w całym, odwracają kota ogonem. Robią z igły widły, opuszczają semafory metafor, by wstrzymać koleje losu. A gdy za te wszystkie bezeceństwa dosięga ich w końcu zasłużona kara, krzyczą, że recenzenci są głupi, a publiczność niewyrobiona i zaczynają jakby nigdy nic pisać nowy wiersz, malować następny obraz, wystawiać kolejną premierę, jakby nigdy nic. Też gorzka prawda. Ostatnia deska ratunku. Ach, te moje procesy! Ciągną się coraz dłużej, świadków mam coraz mniej, wyroki bywają odraczane, coraz trudniej znaleźć obrońcę, a nawet jak już jest, to niewiele może, bo moje procesy myślowe nie są już do wygrania. Co najwyżej mogę w nich liczyć na porozumienie stron, zawarty w kolorowym tygodniku na stronie z krzyżówkami i zadowolić się tym, że stolica Francji bez żadnej wątpliwości zaczyna się na P, a król zwierząt ma 3 litery. To jest satyryczne, a jednocześnie dramatyczne. Sam się na tym łapię. Tyle świat obchodzę, co pies mnie obszczeka, a zielone światło pozwoli na przejście. Tyle mojego, co zobaczę z okna i czym telewizor wypełni me pole widzenia. Telefon milczy, do drzwi nikt nie puka, książki odwróciły się ode mnie grzbietami, wyraźnie obrażone, że już ich nie czytam. Tylko stary kocur czasem do mnie podejdzie, żeby go pogłaskać. Chętnie to robię w odruchu dziewczynnym, że choć półślepy jeszcze mnie dostrzega.
I ostatni wiersz z tych późnych. No to jest takie moje wyznanie też wiary. Waląca się stodoła bardziej oko przyciąga niż kokietujący niebo szklany wieżowiec. Wyniosłość przytłacza i peszy. Upadek porusza, bo jest nam bliższy, każdemu pisany. Wieżowiec ominiesz i powiesz, no, no, przed stodołą staniesz i westniesz. No tak. A teraz będzie niespodzianka od Domu Kultury Modraczek, od naszej kawiarni literackiej. I bardzo poproszę panią dyrektor o przygotowanie tego, co ja mam na myśli, a mianowicie pan Zdzisław Prus otrzyma od nas odznakę honorową Przyjaciel Kawiarni Literackiej Domu Kultury Modraczek. A ja wręczę panu Zdzisiowi legitymację, ponieważ ta odznaka, proszę pokazać reporterom, tak, ta odznaka jest ważna tylko z legitymacją. Dlatego gratuluję Zdziku naprawdę i jest to legitymacja numer 15. Tak jak 15 lat naszej działalności. Tak, 15 lat naszej działalności, 15 odznaka Przyjaciel Kawiarni Literackiej. Bardzo się cieszymy. Zdzisiu jest u nas trzeci raz, a więc otrzymuje tę odznakę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz Zdzisiu, ja cię przepytam trochę inaczej. Wiesz, no, berberka jestem. Nie patrz na zegarek, jeszcze nie ma dzwonka, więc za chwilę. Pamiętają państwo, stali nasi bywalcy, a jest ich tu sporo, pamiętają, że bardzo często kończyliśmy spotkania kwestionariuszem Prusta. A na dzisiaj przygotowałam inny kwestionariusz. Znalazłam kwestionariusz Fahrenheita. I on jest inny. I proszę bardzo, Zdzisiu, Zdzichu, do odpowiedzi. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Pierwsze. Krótkie odpowiedzi, proszę. Pierwsze? No niestety nie. No, no. Lub ważne. Nie, no ważne, bo tak. Moja rodzina była na balkonie. Mieszkaliśmy w Jabłkowie, ojciec był księgowy w PGR-ze. I ze wsi tam, bo myśmy mieszkali w takim oddzielonym dosyć parku, krzyki były, byk się urwał, bo wywały takie alarmy. Moja mama mówi do mnie, Rysiu, szybko do domu. I rzeczywiście byk się pojawił od strony podwórza PGR-owskiego i zapindala w stronę mojej piaskownicy. Tak. Więc ja uciekam, ale w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że zapomniałem łopatki. I na oczach siostry i matki po łopatkę. No, no. Dzieci nie miały tyle zabawek. No właśnie, trzeba było pilnować. No, ale by w ogóle ominął piaskownicę, był zbyt dorosły, żeby go piaskownica pociągała. No, o czym marzyłeś, kiedy byłeś chłopcem? O, to chciałem być najpierw weterynarzem, bo wychowany wśród różnego drobiu, świniek i króliczków, to chciałem być weterynarzem. Wybito mi to z głowy dopiero w 11 klasie, kiedy ktoś przyniósł ten informator na studia i tam się okazało, że na weterynarię trzeba nie tylko tam biologię, ale fizykę, chemię, matematykę i dobrze, że tak. To była wyższa szkoła rolnicza w Olsztynie, więc tak, więc ja wybrałem filologię polską, bo tam już dużo pisałem na UMK i dobrze, bo jak się pytali, co studiowałeś, gdzie studiowałeś na UMK, a jakbym był wyższy w szkole rolniczej, to gdzie studiowałeś? Na Wysrol. Czego się bałeś, kiedy byłeś dzieckiem? Czego się bałem? Kiedy byłem dzieckiem? Tak. Ale... Może niczego. Tego byka.
Ale nie tak bardzo, żeby się cofnąć w łopatkę. No właśnie. Nie byłem owładnięty żadną taką obawą. Chyba się bałem koszmarnych snów, dlatego ja dzieliłem post, spokój z naszą gosposią i ona się tak bardzo opiekowała, matkowała, była samotna ani taka i zawsze o północy szedłem do niej do łóżka, żeby czuć się pewnie. Bałem się jakiś mur. Nie piszesz o przyrodzie, a najpiękniejszy krajobraz, jaki widziałeś? To są krajobrazy nadmorskie, to zawsze z żoną podziwiamy. Jest takie pół godzinki, kiedy słońce wtapia się w morze, jak wtedy te chmury grają, tam widać góry, rzeki, całe krajobrazy, piękne. To nie trwa długo, ale to są najpiękniejsze krajobrazy. Najstraszniejszy sen, jaki miałeś? Ojej, to mogę mi to zadać przed tym, żebym się przygotował. A może nie miałeś takiego? Miałem tyle, że nie mogę wybrać. Ale miałem taki straszny sen, bardzo się mną poruszył, jak po odwyku już byłem i nagle mi się przyśniło w nocy, że kleję gorzałę. Przerażony obudziłem, o, tego sen. Straszny sen. Czyli był straszny sen, rzeczywiście. Złamałem kurnie swoje postanowienie. Czy zdarza ci się mówić do siebie? Do siebie? No, tak, czasem coś tam powiem. Z psem rozmawiałem często. Tak, no ale to nie do siebie. Nie do siebie. Nie. No, czasem mi się wydaje, że ludzie mówią do siebie, a oni mówią do tego aparatu. Aha, no więc ja nie jestem tak. Nie, ja o aparacie nie miałam na myśli. Tylko wiesz, idziesz i mówisz, kurczę, gdzie ja tu zaszedłem, tu nie miałem przyjść. Nie, tak daleko się nie posuwa. Jeszcze się tak daleko nie posuwa. Ulubiona scena filmowa. Ulubiona scena filmowa. Masz taką? Ma pewno. No takie pytania. No jest kilka, ale to trudno. Trudno powiedzieć, która jest ulubiona. Nie. A ulubiona postać literacka? Też nie mam takiej zdecydowanie jednej. Tyle tych różnych postaci było. Też nie ma, dobrze. Nie. A twój idol muzyczny? Idol muzyczny. Na pewno muzykę. Tak, no bardzo, no ale to jest dużo. No na pewno Ewa Demarczyk, Anna German, Czesław Niemen, ci soliści, którzy występują, nie muszą mieć tańców, nie muszą mieć raz, nie muszą mieć morza, światem. Ale jak ja patrzyłem ostatnio na Sopot, czyli Jezus, a o to chodzi, żeby piosenkarz wstał, orkiestra za nim i skupieni wszyscy jesteśmy na słowach, na muzyce i na maestry tego wokalisty. Boże, jak żal, że wszystko musi być medialne, wszystko musi być rozkołysane, rozwój fatalny, nie znoszę tego. Jak można tak masakrować, to reżyserzy już nie wiedzą, co mają robić przecież. Co najbardziej lubisz jeść? Golonkę. A co najbardziej lubisz obecnie pić? Kompoty, które sam sobie pędzę. Co sprawia, że śmiejesz się do łez? No dawno się nie śmiałem do łez. Nie mam takiego. Nie ma takiego momentu, żeby się aż takiego. No zawsze jest wesoło, jak coś się poślizgnie i upadnie. Ale nie żeby do łez. Nie. Co najbardziej lubisz robić? No to dawniej to lubiłem bardzo czytać. A teraz, jak już nie czytam, już książek nie kupuję de facto, do księgarni nie wchodzę, więc teraz najbardziej lubię spacerować i rozwiązywać krzyżówki. Lubię się też, ale do czasu, bo później już jestem zmęczony, opiekować się wnuczką. Tak, ja też lubię. No ale do czasu, tak. No, ona mnie rządzi. A jak jeszcze coś tam gada, a ja mam inne zdanie, to ona mówi, dziadek, ty nic nie rozumiesz. No jak można, słuchaj, do starszego człowieka. Czy jest coś, czego zazdrościsz innym? No,
młodości może zazdrościć, ale młodość też bywa trudna i to takie nie jest pewne, czy to jest najszczęśliwszy okres życia. Szczególnie teraz przy tej sytuacji. Nie. Co podziwiasz u innych ludzi? Co podziwiam? Jakąś taką sprawność fizyczną, bo zawsze byłem kibicem sportu i imponowali mi sportowcy. No, podziwiam, chociaż nie dzielę tej pasji, podróżników, którzy zwiedzają świat. Miałem takiego przyjaciela esperantysty, Andrzeja Grzębowskiego. On zaliczył 82 kraje i zmarł w tym, no, Argentynie, w Buenos Aires. Tak. Czy jest coś, za czym tęsknisz? Nie ma takiego. Tęsknota mnie nie zżera. Czasem zżera mnie tęsknota za małżonką, jak na dłużej. No to bardzo dobrze, to bardzo dobrze. A powiedz, czy masz jakąś taką cechę w sobie, której nie lubisz najbardziej? No, nerwowość, szczególnie teraz na stare lata. Nie lubię tego, spadnie łyżeczka, to ja już jestem na to bardzo. To świadczy już o wyczerpaniu nerwowym pewnym, no, bez przesady. I jeszcze dwa pytania. Co czujesz, kiedy myślisz o przyszłości? No, czuję, że będzie coraz gorzej. No, bo w moim wieku trudno, żeby było coraz więcej. No, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. No to dobrze, że tak powiedziałeś. Gdybyś miał zacząć wszystko od nowa, kim chciałbyś być? Tym, kim byłem, bo... I kim jesteś? Tak, działałem na wielu polach, poznałem wielu ciekawych ludzi. Naprawdę życie moje wydaje się bardzo takie interesujące. Zdany test, prawda? Brawo! Także proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Moim Państwa gościem był dzisiaj Zdzisław Chyba. Jego zasługi dla kultury bydgoskiej są niemierzalne. Bo to z jednej strony dzieła, o których mówił, dzieła poetyckie, coś co wspominaliśmy tutaj, czyli kwestie dotyczące różnego typu almanachów, leksykonów, dzięki któremu dzisiaj możemy zajrzeć i powspominać sobie, kto i co u nas w różnych dziedzinach kultury i nie tylko kultury znaczył. No i kwestia dotycząca Szopiński to Szopek. Tylko należy żałować, że wtedy, nie pamiętam jak się to skończyło, bo na jedną zawsze było jakieś kłopoty z nagraniem tego telewizyjnym. Na jedną zbieraliśmy pieniądze i nie wiem, czy myśmy na nią dobrali te pieniądze, żeby to zarejestrować filmowo, czy nie, ale tak to było. Natomiast te dzieła były tak wspaniałe, że wszyscy to podziwiali, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. Głęboko myślałem, jakie dzieło literackie ofiarować Tobie, Zdzisławie, żebyś był zadowolony. W związku z tym ofiaruję Ci takie dzieło, które łączy Polaków, które na pewno przyjmiesz. To jest Konstytucja Rzeczpospolitej.